to drugi sezon współpracy między Rosą Radom a Zebra TV. W zeszłym sezonie towarzyszyliśmy zespołowi Wojciecha Kamińskiego nie tylko w ligowych starciach. Na żywo prezentowaliśmy także zmagania smoków na europejskiej arenie. Uważam, że jest najlepszą telewizją dostępną na naszym rynku. Jest solidnym partnerem, udowadniała wielokrotnie, że potrafi pomagać nam na najwyższym poziomie, potrafi relacjonować na wspaniałe materiały sportowe. Zawsze z ich strony mamy wielkie wsparcie oraz pełen profesjonalizm. Poza tym oni też zaufali nam wcześniej i uwierzyli w nasz projekt, więc uważam, że to jest po prostu naturalne, żeby z tak silnym partnerem dalej iść do przodu. Rosa Radom to, biorąc pod uwagę choćby portale społecznościowe, najpopularniejszy i najbardziej utytułowany klub w regionie radomskim. Współpraca z takim partnerem jest dla nas ogromnym powodem do dumy. Jest to dla nas ogromny zaszczyt i wyróżnienie, ponieważ Rosa Radom, jak pokazała w zeszłym roku, jest najlepszym zespołem tutaj w regionie, a w Polsce zdobyła już Puchar Polski, Wicemistrzostwo Polski. Wierzymy, że w tym roku zdobędzie Mistrzostwo Polski. Co więcej, będą rozgrywane mecze również w Lidze Mistrzów. Rozmowy trwają, może się uda nawet te mecze transmitować dla naszych widzów nie tylko w Radomiu, ale w całej Polsce, a nawet na świecie. Dodatkowo wierzymy, że przy takim partnerze na pewno nasza marka będzie w całej Polsce, a może nawet w świecie, już niebawem rozpoznawalna. Na kibiców czeka też dużo atrakcji. Tylko u nas będą Państwo mogli obejrzeć skróty ligowych spotkań Rosy rozgrywanych w Radomiu, pomeczowe wypowiedzi oraz konferencje prasowe. Trwają również negocjacje w sprawie transmitowania na naszej antenie ligowych spotkań Rosy, z których sygnału nie będzie produkował oficjalny nadawca ligi, Telewizja Polsat. Wszystkie skróty, konferencje wszystkich meczów w Radomiu. Tego na pewno mogą spodziewać się nasi widzowie. No, również teraz trwają jeszcze rozmowy na temat przeprowadzenia transmisji. Od 7 listopada będziemy również w telewizji kablowej w sieci Vectra w całej Polsce i tutaj jest szansa dosyć wielka, że będziemy również pokazywali w całości mecze Rosy Radom. Już w listopadzie Zebra TV dołączy do oferty sieci Vectra. To oznacza, że materiały klubowe będą dostępne dla widzów telewizji kablowej w całej Polsce.